robi pan w partii Janusza Palikota? I proszę potraktować to pytanie szerzej. Jakie przesłanki zadecydowały o tym, że zechciał pan zaangażować się politycznie właśnie w tym, a nie w innym ugrupowaniu? Pytanie, dlaczego się znalazłem w tej właśnie partii? Bo rzeczywiście jestem przewodniczącym Rady Politycznej tej grupy. Ja chciałem zostać politykiem od zawsze, bo mój ojciec był ważnym politykiem lokalnym, w każdym razie był jednym z przywódców opozycji demokratycznej w latach 70. właściwie jeszcze począwszy od 68 roku, kiedy bronił protestujących studentów. Ja jako dziecko w latach 70. widziałem politykę nas w domu, widziałem tych przywódców demokratycznej opozycji i bardzo podziwiałem tę działalność, która przecież nie cieszyła się masowym poparciem, a jednak doprowadziła do ogromnej zmiany w roku 80. Po raz pierwszy w czasie zadał karnawału Solidarności, a potem w roku 89. ze spotkaniem, które trwają do dziś. I mój ojciec jako polityk natchnął mnie, przekazał tego politycznego maksyma. Ojciec zakładał partię, która się nazywała ROAD po polsku. To była taka formacja, z której później wyrosła Unia Wolności, Unia Demokratyczna. Był jednym z prawie inspiratorów tej formacji, takiej niedzielskiej, liberalno-lewicowej formacji politycznej, która, jak wiecie Państwo, przez pewien czas Polską współrządziła i która odegrała kluczową rolę transformacji. Jednakowoż po roku 89 nie zdecydowałem się od razu na wejście do czujnej polityki. Zajmowałem się i nadal zajmuję filozofią. Zrobiłem stosowną karierę akademicką. Jestem dziś profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Gdańskiego. Pisałem książki, jest ich kilkanaście. Polityką się oczywiście interesowałem, ale nie próbowałem jej czynnie uprawiać. Podjąłem taką próbę w połowie lat 90., kiedy wstąpiłem do Unii Wolności. Za czasów, gdy szefem tej partii był Leszek Balcerowicz. Ale to był dość krótki epizod. Później próbowałem zakładać forum liberalne, taką małą partię, w której nic nie wyszło, poza tym, że dzisiaj ukazuje się czasopismo Liberty, które jest kierowane przez Jażdżyckiego i uległ czasopism polityczny w Polsce. Ale zajmowałem się polityką na poziomie teoretycznym, na poziomie filozofii politycznej, którą wykładałem, o której pisałem, byłem przez lata autorem piszącym dla Przeglądu Politycznego, czyli najważniejszego pisma politycznego w Polsce. No i tak to sobie trwało, aż przyszło rok 2007, kiedy próbowałem jakiegoś flirtu z PO, sądząc, że mogę się współpracować z tą lewym skrzydłem Platformy Obywatelskiej, na to, że ono nie istniało jednak w Krakowie, bo w Krakowie cała platforma jest prawicowa. To też nic z tego nie wyszło. W 2011 roku równolegle dwie osoby zaproponowały mi udział w kampanii wyborczej, start do Sejmu. To był potem Janusz z panią Wuchaną, zrobił bardzo dobry. A poza tym, no właśnie, byłem w trakcie rozmów z Grzegorzem Napilarskim. W końcu przyjąłem propozycję kandydata wspierającego, czyli nie będącego jedynką, nie mającego szans na wybór, na liście SLD i startowałem jako bezpartyjny z listy SLD w 2011 roku. Jak Państwo wiecie, SLD zrobiło jak na taką silną partię, bardzo słaby wynik, 8% i naszym okręgu